Szczepienia wprowadzono, no, zaczęto próby ze szczepieniami prawie 200 lat temu i początkowo no, wydawało się, że rzeczywiście kiedy wprowadzi się do organizmu człowieka jakieś małe ilości tego bakterii czy jakiegoś innego czynnika chorobotwórczego, biologicznego, że organizm reaguje na to, produkując przeciwciała i później, kiedy dana osoba zetknie się ponownie z danym czynnikiem chorobotwórczym, dajmy na to bakterią, to przygotowane, już gotowe, istniejące w organizmie przeciwciała są w stanie zwalczyć tę bakterię i nie dopuścić do rozwoju pełnej choroby. Więc takie były założenia i takie były szczepień i taka była teoria początkowo dotycząca ochronnego działania szczepień przeciwko chorobom. I wydawało się, że na początku rzeczywiście niektóre szczepienia, które wprowadzano, a były to tylko pojedyncze szczepienia, bo przed laty, kiedy ja byłam dzieckiem, szczepiono właściwie tylko mnie przeciwko ospie i później przeciwko chorobie Diptery, aczkolwiek na obydwie szczepionki miałam, muszę powiedzieć, negatywne reakcje. Mimo to, że miałam te negatywne reakcje i również inni członkowie mojej rodziny, moi bracia też mieli negatywne reakcje, niemniej ponieważ były to tylko dwie szczepionki, udało nam się, nasze organizmy w jakiś sposób dały sobie radę z tymi problemami, które były wywołane przez te szczepienia. A inna zupełnie sytuacja jest, mamy zupełnie inną sytuacją do czynienia obecnie, kiedy dzieci są szczepione, dostają często po 30 albo i więcej szczepień w jednym tylko pierwszym roku życia. I to dostają już od pierwszych godzin życia. Wiemy, że noworodki dostają już w szpitalu w parę godzin właściwie po urodzeniu. Kiedy nic nie wiadomo o ich stanie zdrowia, dostają już dwie szczepionki przeciwko BCG, przeciwko gruźlicy i szczepionkę przeciwko żółtaczce B. Obydwie szczepionki są, uważam obecnie, że są zupełnie zbędne, niepotrzebne, dlatego że w Polsce obecnie nie mamy już problemu epidemii gruźlicy, więc szczepionka BCG jest niepotrzebna. Natomiast szczepionka przeciwko żółtaczce B jest, ja mogę to trzymać, szczepionka przeciwko żółtaczce B również uważam jest niepotrzebna i na świecie, w innych krajach, w europejskich przede wszystkim, podaje się tę szczepionkę wyłącznie niemowlętom, których matki są zakażone wirusem. I to zanim się te dzieci zaszczepi, te matki są badane i w tych pojedynczych przypadkach te dzieci są szczepione, natomiast wszystkie inne nie są szczepione. Żółtaczka typu B jest chorobą wirusową i zarażamy się nią poprzez krew, na przykład podczas przetaczania krwi, albo przez inne płyny ustrojowe, na przykład podczas seksu. To są właściwie jedyne przypadki, w jaki sposób można się zarazić tą chorobą. Więc szczepienie przeciw tej chorobie wszystkich niemowląt, wszystkich noworodków, nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Wiemy, że niemowlęta nie uprawiają seksu, a zarazić się poprzez krew mogą najwyżej w szpitalu, jeżeli podane im są jakieś, powiedzmy, iniekcje zakażonymi strzykawkami czy jakimiś zakażonymi igłami, co nie powinno się zdarzać w dzisiejszych czasach, kiedy mamy głównie, no w teorii przynajmniej medycyna wykorzystuje do iniekcji wszystkich jednorazowe igły, jednorazowe strzykawki, więc to nie powinno, tego typu zakażenia nie powinny mieć miejsca. Więc jest, stosowanie tej szczepionki jest absolutnie niczym nieuzasadnione, nie jest podyktowane żadnymi, nie ma żadnego uzasadnienia medycznego. Natomiast to, co wiemy o tej szczepionce, że jest to szczepionka groźna, ona sama wywołuje i są badania, które to wykazały, że na przykład dzieci szczepione przeciwko tej szczepionką przeciwko żółtaczce B mają dużo więcej chorób i wątroby i różnych problemów z wątrobą, ani dzieci, które nie były szczepione. I są to problemy chroniczne, a więc w teorii
chcemy chronić dzieci przed chorobą, która zagraża ich wątrobie, a równocześnie szczepimy ich je szczepionką, która sama wywołuje choroby wątroby. Badania również wykazały, to amerykańskie badanie, bardzo dobrze przeprowadzone na dużej populacji dzieci, że dzieci, które otrzymały szczepionkę typu B, wkrótce po urodzeniu, co najmniej 3 razy częściej zapadały na autyzm. I to jest udowodnione. Również innego typu choroby neurologiczne mogą być związane ze stosowaniem tej, jak i wielu innych szczepionek. W Stanach Zjednoczonych istnieje bardzo dobrze zorganizowana rządowa baza danych, w której rejestrowane są powikłania poszczepienne po różnych szczepionkach w różnych grupach wiekowych. I z tej bazy danych możemy się przekonać, którego typu szczepionki są najgroźniejsze, jak również szczepionki, którego producenta są najgroźniejsze i jakiego typu powikłania mogą występować po których szczepieniach. Więc widzimy tam, że praktycznie wszystkie szczepionki mogą dawać powikłania i dają powikłania. Wiele z tych szczepionek powoduje również zgony poszczepienne, szczególnie u niemowląt, które zalicza się do kategorii SIDS, czyli śmierci łóżeczkowej, i oczywiście ignoruje się, bo mało kto, bardzo rzadko mówi się o tym, że bezpośrednim powodem zgonu zdrowych dzieci, bo właśnie SIDS na tym polega, SIDS, że umierają zdrowe niemowlęta. Niemowlęta, które rozwijały się normalnie, nie miały żadnych problemów zdrowotnych i któregoś dnia nagle czy którejś nocy umierają. I to się klasyfikuje jako śmierć łóżeczkowa. I również badania australijskie, jak i z innych krajów, dowiodły, że większość przypadków tego SIDS zdarza się wkrótce, w ciągu paru godzin, często paru dni, po szczepieniach, a więc istnieje tu bezpośredni związek. Na podstawie tych danych, które są unikalne w tym sensie, że one są dostępne całemu światu. Każdy może wejść na tę stronę, która się nazywa VAERS, pisane przez V, czyli dotyczące Vaccine Adverse Events Reporting System. Może wejść na tę stronę. Te dane, ta baza danych ujawnia nam gołe fakty dotyczące ile powikłań, jakiego typu powikłań występuje po których typach szczepionek. Oprócz tej bazy danych, która jest bezcenna moim zdaniem, dlatego że to po raz pierwszy pokazuje konkretnie, które szczepionki, które typy szczepionek, jakie wywołują powikłania. Są to główni producenci szczepionek, więc w zasadzie firmy, które produkują najwięcej szczepionek i tych najbardziej popularnych, no są wśród tych, których szczepionki spowodowały najwięcej powikłań. Przed zmianami ustrojowymi w Polsce, większość szczepionek, które były stosowane w Polsce, to były szczepionki również produkowane w Polsce albo w krajach tak zwanych demoludów, to te były kraje socjalistyczne, w tej rodzinie krajów socjalistycznych, do których Polska należała. I tam też trzeba powiedzieć, że tamte szczepionki były, owszem, były również, dawały niektóre z nich powikłania, ale były bardziej naturalne. Te szczepionki produkowane w naszych czasach, współcześnie, są bardzo skomplikowane i zawierają bardzo dużo adiuwantów. Dodaje się te adiuwanty po to, żeby i konserwantów, dodaje się adiuwanty po to, żeby one wzmocniły odpowiedź immunologiczną organizmu. I wtedy można podać niewielką ilość antygenu, czyli tej substancji, powiedzmy jakiegoś fragmentu bakterii czy jakiegoś białka, na które wytwarzają się przeciwciała, w odpowiedzi na które odtwarzają się przeciwciała. I dodaje się do tego bardzo często adiuwanty, które wzmacniają tę reakcję immunologiczną. I to jest duży problem. I jednym z tych właściwie najważniejszym i najbardziej powszechnym takim adiuwantem jest aluminium. Są różne związki aluminium dodawane do szczepionek w dość dużych ilościach. I w tej chwili no, istnieją również badania bardzo poważne, które wskazują, że to jest jeden z tych czynników, który zwiększa zagrożenie zdrowotne ze strony tych szczepionek, że właśnie te adiuwanty, jak również konserwanty, takie jak rtęć, jest to najpowszechniej stosowany konserwant
zwany timerozalem czy tiomersalem, który jest po prostu związkiem rtęci. O tym, że rtęć jest neurotoksyczna, wiadomo już od co najmniej 100 albo więcej lat. I są na to tysiące i tysiące publikacji, więc nie jest to żadne, tego nie można poddawać wątpliwość. To jest fakt udowodniony ponad wszelką wątpliwość. Aluminium, coraz więcej jest danych, które pokazują, że również jest neurotoksyczne i powoduje degenerację neuronów. Do wielu szczepień dodawane są również rozmaite substancje tłuszczowe. I wtedy na przykład bardzo często podawany jest olej sezamowy. To było stosowane szczególnie w Izraelu, w szczepionkach stosowanych w Stanach Zjednoczonych. Podawano olej z tych orzeszków ziemnych. I co się potem okazuje? Że w tej chwili już są całe generacje ludzi, którzy mają ogromną alergię na właśnie na fistaszki albo na sezam. I są to alergie takie, które zagrażają życiu, bo taka osoba wystarczy, że zje jednego czy dwa fistaszki i ona, jeżeli nie znajduje się wokół, nie ma bezpośrednio opieki medycznej jakiejś, która by tym osobom pomogła, to te osoby mogą umrzeć w szoku anafilaktycznym. Cała masa alergii w tej chwili, które rozwijają się przeciwko różnym formom białka, przeciwko różnym postaciom tłuszczów, które normalnie używane są, prawda, są składnikami spożywczymi, to też w dużej mierze zawdzięczamy właśnie tym masowym szczepieniom i temu, że do szczepienia używa się na przykład albo komórki, albo jajka, czy jajka, prawda, kur. I właśnie dodaje się te substancje tłuszczowe, spożywcze i wtedy w procesie szczepienia organizm wytwarza przeciwciała przeciwko tym białkom czy przeciwko tym tłuszczom. I potem w przyszłości, kiedy zjemy dane białko czy tłuszcz, rozwija się reakcja alergiczna, która może być bardzo poważna i może być też śmiertelna. No i jeszcze innym zagrożeniem, o którym trzeba chyba tutaj wspomnieć, jest to, że szczepionki przeciwko chorobom, powiedzmy, bakteryjnym. Bakterie do tego procesu, do wytwarzania szczepionek najczęściej hoduje się w probówkach, czy w takich względnie kontrolowanych warunkach. Natomiast jeśli chodzi o wirusy, to one wiemy, że tylko się potrafią rozmnażać w komórkach. Jeżeli to jest na przykład najczęściej ssaków albo ptaków, ale najczęściej w komórkach ssaków. I wtedy mamy do czynienia, bardzo często są to komórki, na przykład mogą to być komórki rakowe, albo ludzkie, albo małpie, albo jakiegoś innego zwierzęcia, które zawierają w sobie całą masę różnych wirusów. Obcych wirusów, na przykład świni, czy jeśli to są komórki psa, no to są wirusy psa, jeżeli są to komórki małpie, to wirusy małpie. I razem z tymi szczepionkami, z tymi wirusami wyhodowanymi w tych hodowlach komórkowych, wprowadza się do organizmu i do szczepionek właśnie te obce często wirusy, które same w sobie mogą być silnie patogenne, mogą wywoływać na przykład choroby, szczególnie typu nowotworowego. I w tej chwili uważa się, że to nasilenie nowotworów, które obserwujemy obecnie, w dużym stopniu wynika z tego, że stosuje się tak dużo tych szczepionek. I w tym szczepionek właśnie zawierających te obce wirusy, również kancerogenne wirusy. Wiele wirusów jest kancerogennych i indukuje procesy nowotworowe. Niektóre typy wirusów, które są typowe dla ludzi, muszą być hodowane w komórkach ludzkich. I to mogą być albo komórki rakowe, które można hodować w hodowlach i one właściwie są takie, można powiedzieć, quasi permanentne, że w każdym razie można je trzymać w hodowlach przez wiele, wiele lat, ale to nie znaczy, że te hodowle pozostają czyste.
w nich gromadzą się różne zanieczyszczenia i wirusowe, i bakteryjne, które owszem można do pewnego stopnia kontrolować, ale nie całkowicie. I to stanowi jeden typ zagrożeń. No i wiadomo, że w ciągu ostatnich powiedzmy dwóch dekad pojawiła się możliwość hodowania komórek ludzkich również z embrionów. I to są komórki macierzyste embrionalne, które również można w hodowlach utrzymywać przez wiele miesięcy, a czasami przez wiele lat. I te komórki z tych hodowli embrionalnych wiemy, że również są używane do produkcji niektórych szczepionek przeciwko chorobom wirusowym. Więc to jest jeszcze dochodzi ten aspekt etyczny, który dla wielu osób no, może być ważny, prawda? I jest ważny, myślę. Wielkim problemem jest to, że te pierwsze szczepienia, zarówno szczepienie, jak i witaminę K, podaje się noworodkom, kiedy praktycznie nic nie wiadomo o ich stanie zdrowia. Bo jedyne, co lekarze rejestrują, to są no jakieś takie typowe odruchy noworodkowe. Natomiast w ogóle nie wiemy, jaka może być, jakie są rodzinne choroby, nikt nie robi wywiadu rodzinnego, czy w danej rodzinie zdarzały się jakieś przypadki, powiedzmy, reakcji alergicznych czy anafilaktycznych na różne szczepienia. Nikt tego nie bada. Więc każdy musi sobie odpowiedzieć, rodzic, na takie podstawowe pytanie. Z jakim ryzykiem wolę żyć? Czy wolę żyć z pewnym niewielkim ryzykiem, że moje dziecko może zachorować na chorobę zakaźną i wtedy muszę być czujny, muszę to dziecko właściwie leczyć, tak jak to było kiedyś, przed wiekami, czy wolę żyć z ryzykiem, że dziecko będzie okaleczone przez szczepionkę i może być to trwałe okalectwo i wtedy będę miał no, do czynienia po prostu z kaleką przez całe życie, albo że stracę to dziecko. Więc to jest ten dylemat, przed którym każdy rodzic stoi, ale rodzic musi mieć świadomość, że szczepionka może wywołać takie powikłania. Nie musi, ale może. W związku z tym no, konieczne jest, żeby po pierwsze rodzice, zanim zgodzą się na szczepienie ich dzieci daną szczepionką, bardzo dokładnie zażądali ulotki dotyczącej tej szczepionki, dokładnie sobie przeczytali cały opis z tej ulotki i szczególnie o możliwych powikłaniach i żeby podejmowali decyzję świadomie. Jeżeli się na to zgodzi, to jest jego prawo jako rodzica. Absurdem jest to, że trywialną dziś chorobę zakaźną, że trywialne choroby zakaźne wieku dziecięcego, które zawsze ludzkości towarzyszyły i towarzyszą, bo szczepienia ich nie wyeliminowały. One nadal, jak wystarczy pójść na stronę PZH i WHO, widać, że nadal w Polsce i na świecie i w innych krajach zdarzają się tysiące i tysiące przypadków tych chorób. Więc szczepienia ich nie wyeliminowały, natomiast wprowadziły duże i realne zagrożenie tymi powikłaniami neurologicznymi i szczególnie autoimmunologicznymi i innymi w postaci już trwałego okalectwa. I moim zdaniem jest to zupełnie odwrócone, zupełnie jakieś takie pomieszanie, przynajmniej z perspektywy zdrowotnej, nie ma to sensu, nie ma to sensu. I dlatego mnie się wydaje, że wielu rodziców, mam wrażenie, ma podobne odczucia i ci rodzice albo sami doświadczyli u swoich dzieci powikłań poszczepiennych, albo wiedzą o takich powikłaniach u innych dzieci. Zaczynają się buntować i tworzą ten ruch, który się nazywa antyszczepionkowym, ale jest to po prostu ruch wolnościowy. Ci rodzice chcą sami decydować o kwestiach zdrowotnych dotyczących swoich dzieci. I są to prawa niezbywalne rodzicom. Te same prawa mają rodzice we wszystkich krajach rozwiniętych, europejskich czy w Stanach Zjednoczonych. Gdzie to rodzic decyduje, czy chce szczepić swoje dziecko, czy nie. Polska jest tutaj no, unikalnym krajem, muszę powiedzieć, na pewno w Europie, być może również w świecie, jednym z niewielu,
gdzie stosuje się obowiązek, a nawet teraz wprowadzono przymus niektórych szczepień. I jest to zupełnie niedopuszczalna sytuacja, żeby kogokolwiek szczepić przymusowo i być może okaleczyć go, i być może zabić go taką szczepionką, i żeby nikt nie ponosił za to konsekwencji. Jest to absolutnie niedopuszczalne i społeczeństwo nie powinno się w żadnym wypadku godzić z taką sytuacją, że taki przymus będzie zastosowany wobec wszystkim. No, mamy bardzo wiele doniesień rodziców i w tej chwili tych rodziców, których dzieci zostały okaleczone przez szczepionki, są już nawet w Polsce tysiące i tysiące. W świecie są to miliony ludzi. I dzięki temu, że mamy internet, ci ludzie się zaczynają komunikować. Kiedyś była to pojedyncza osoba, jakieś tam dziecko miało powikłania poszczepienne, albo nawet umarło, albo zostało okaleczone i poza rodziną właściwie nikt o tym nie wiedział. W tej chwili taka osoba może o tym przypadku zawiadomić właściwie miliony innych osób, posługując się internetem. I inne osoby, które mają podobne problemy, komunikują się z nią. I także no, dzięki internetowi sprawy powikłań poszczepiennych stają się problemem światowym. Nie są to już tylko indywidualne problemy indywidualnych osób, ale stają się problemem społecznym. Powinniśmy dążyć do tego, żeby wprowadzić u nas takie same prawa, żeby polscy rodzice i polscy obywatele mieli takie same prawa jak obywatele innych krajów europejskich. Czyli pełna dobrowolność szczepień. Kto wierzy, kto chce szczepić, proszę bardzo, ten się szczepi. Kto nie chce, ten się nie szczepi. Osoby, które się szczepią, nie powinny w żaden sposób czuć się zagrożone przez osoby nieszczepione, dlatego jeżeli szczepienia je rzeczywiście chronią. Natomiast jeżeli poddają wątpliwość skuteczność szczepień, no to znaczy poddają wątpliwość również własną logikę, bo wtedy po co się szczepić, jeżeli szczepionki są nieskuteczne. A że są nieskuteczne, przynajmniej nie są skuteczne w dłuższej perspektywie życiowej, wiemy z całą pewnością, bo coraz częściej właśnie epidemie chorób, przeciwko którym się szczepi, wybuchają w społeczeństwach i to głównie okazuje się wśród osób, które były wcześniej zaszczepione przeciw danej chorobie. Najciekawsze jest to, że później analiza tych dzieci, czy osób dorosłych, które zachorowały na taką czy inną chorobę zakaźną, wykazuje, że to właśnie te osoby, które zachorowały, to są te, które były szczepione, więc w teorii powinny być chronione, a nie są. To dowodzi, że szczepienia nawet nie są skuteczne, a są niebezpieczne. Więc każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, dać sobie odpowiedź. Czy chce narażać się na możliwe kalectwo i śmierć, szczepiąc się, biorąc szczepionkę, która i tak nie da mi gwarancji i zabezpieczenia przed daną chorobą. Co więcej, im więcej stosuje się tych szczepień, które mają coraz więcej różnych adiuwantów i których efekty zupełnie nie są poznane, bo takie badania nie są prowadzone. My nie wiemy w ogóle, jaki efekt na stan zdrowia i taki bezpośredni, jak i przedłużony mają kombinacje szczepionek, które obecnie się stosuje. Nikt tego nie wie, takich badań się nie prowadzi. Nie ma żadnych badań w tej chwili takich poważnych, które by porównywały stan zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych. Jedyne badania, jakie były przeprowadzone, no, to były takie badania typu sondażowego. I co się okazało? Dzieci właśnie te szczepione, intensywnie szczepione, chorowały na wszystkie choroby, w tym choroby zakaźne, dużo częściej i miały dużo więcej chorób chronicznych, aniżeli te dzieci, które były wcale nieszczepione albo powiedzmy otrzymały tylko jedną czy dwie pojedyncze szczepionki. Więc to jest to badanie, które wykazuje, że nieszczepienie się w każdym razie nie grozi śmiercią i kalectwem. Być może wprost przeciwnie. Szczepienie grozi śmiercią i kalectwem. Natomiast nieszczepienie w dzisiejszych czasach, musimy pamiętać, że żyjemy w XXI wieku. Że jest to wiek, kiedy świadomość
dotycząca higieny i jest dość duża w społeczeństwie. Również poprawiły się warunki życia i nie można porównywać, powiedzmy, warunków życia obecnego Polaka do XIX czy XVIII wieku. Mamy również do czynienia, mamy w dyspozycji cały szereg środków bakteriobójczych i coraz częściej również i wirobójczych, że w przypadku, kiedy ktoś zachoruje rzeczywiście na chorobę zakaźną, to jest tę osobę czym leczyć. I absolutna większość przypadków chorób zakaźnych, jeżeli jest właściwie leczona, albo w sposób spontaniczny przychodzi i organizm daje sobie z nimi radę, albo daje się je wyleczyć przy pomocy dostępnych środków farmakologicznych. Więc moim zdaniem dużo większy sens ma leczenie przypadków, pojedynczych przypadków choroby zakaźnej, aniżeli szczepienie masowe wszystkich i okaleczanie w tym procesie milionów i milionów. No to ze względów ludzkich, logicznych i takich etycznych moim zdaniem jest dużo bardziej uzasadnione. Ja traktuję w tej chwili już każdą szczepionkę jako, uważam, że jest to rodzaj rosyjskiej ruletki. Podchodząc do szczepienia, rodzic nie ma pojęcia, jak zareaguje jego dziecko. I wchodzą tu oczywiście w grę zarówno czynniki biologiczne, które decydują, że dana osoba, dane dziecko na przykład, może być mniej odporne na trucizny, bo ma mniej wydajny układ w organizmie oczyszczania się z tych toksyn. W związku z tym te toksyny mogą się ze szczepionek, mogą się nagromadzić w jego organizmie i przez znacznie dłuższy okres czasu zatruwać ten organizm i wtedy właśnie może dochodzić do tych powikłań i do chorób neurodegeneracyjnych czy neurorozwojowych. Ale też może być tak, że niektóre partie szczepionek czy niektóre wręcz szczepionki są bardziej toksyczne, bo są bardziej zanieczyszczone, czy zawierają nawet aktywne wirusy czy bakterie i one same, czy jakieś inne czynniki chorobowe i one same mogą wywoływać te procesy chorobowe, więc nie wiadomo, to być może jest jakaś taka wykładowa wielu, wielu różnych czynników, ale wiemy na pewno, że pewna część ludzi poważnie odchorowuje wszystkie szczepienia, a niektóre osoby zostają trwale okaleczone. I niemowlęta i noworodki dostają dużo większą w proporcji na masę ciała dawkę zarówno samego tego czynnika, który antygenowego, jak i tych wszystkich konserwantów i adiuwantów i tych wszystkich dodatkowych składników i tych wirusów i tych zanieczyszczeń. I stąd właśnie, jeśli się popatrzy, właśnie zajrzy do tej bazy VAERS, to widać, że najwięcej powikłań i zgonów poszczepiennych jest właśnie wśród niemowląt. No, one dostają oczywiście najwięcej tych szczepionek, ale też dostają dużo większe dawki, aniżeli dorośli. Forma uszkodzenia czy choroba, która może się pojawić wskutek danego zatrucia, te postacie mogą być różne. U różnych na przykład dzieci, u jednego dziecka rozwinie się autyzm, u innego pojawi się ADHD, inne będzie upośledzone umysłowo, jeszcze inne rozwinie jakieś poważne alergie, które będą trwały przez całe życie, inne dziecko rozwinie astmę albo cukrzycę. Także formy i postaci tych uszkodzeń mogą być wielorakie i zależą od bardzo wielu czynników, więc zarówno osobniczych, biologicznych, jak i konkretnego składu danej szczepionki, które dziecko dostało. No i środowiska, w jakim żyje, żywności, którą spożywa. Także to są bardzo skomplikowane procesy biologiczne, które nie są zupełnie poznane i nie mamy nad tym żadnej kontroli. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, medycyna w dzisiejszych czasach jest przede wszystkim napędzana czynnikami finansowymi i są to głównie czynniki finansowe i zyski wielkich korporacji i producentów leków i szczepionek. I oczywiście oni, chcąc sprzedać jak najwięcej szczepionek, tworzą te mity, i które są niestety utrwalane i przekazywane
społeczeństwu poprzez lekarzy i poprzez establishment medyczny, że jeżeli się nie zaszczepimy, to wszyscy poumieramy, wszystkie nasze dzieci poumierają, będą kaleki i tak dalej. Ale jeżeli zajrzymy do danych demograficznych, to sytuacja okazuje się zupełnie inna. Są bardzo dobrze też opracowane i dostępne dla osób zainteresowanych w internecie dane dotyczące właśnie korelacji zachorowań na różne choroby zakaźne z datą wprowadzenia szczepień. I co się okazuje, jeżeli przyjrzymy tym wszystkim krzywym, to widzimy, jeden mamy podstawowy wniosek, możemy z tego wyciągnąć, że praktycznie wszystkie choroby zakaźne, które kiedyś dziesiątkowały ludzkość, zachorowalność na te choroby i umieralność z powodu tych chorób zmniejszyła się dramatycznie na wiele lat, a często dekad przed wprowadzeniem szczepionek przeciwko tym chorobom. Więc twierdzenie, że to szczepionki wyeliminowały choroby zakaźne, jest zdecydowanie mitem. Przeczą temu fakty, przeczą temu dane, obiektywne dane demograficzne. Tych liczb nie da się po prostu zakłamać. Publikacje naukowe bardzo często opisane współcześnie, publikacje szczególnie właśnie dotyczące skuteczności czy bezpieczeństwa leków, bardzo często są zakłamywane, fałszowane, albo często są to wręcz napisane reklamówki, napisane przez firmy farmaceutyczne i tylko dopisywane tam jest nazwisko jakiegoś naukowca, który firmuje pozornie daną publikację, kiedy w rzeczywistości jest to czysta reklamówka i niestety coraz więcej się takich publikacji ukazuje i czytający zarówno zwykli obywatele, jak i lekarze nie są w stanie po prostu odróżnić i nie zdają sobie sprawy, że wiele z tych publikacji, które twierdzi, że lek X jest bardzo dobry i skuteczny do leczenia danej choroby i że jest bezpieczny, że to są zafałszowane i dzięki temu ale oszukiwane są odnośnie zarówno bezpieczeństwa, jak i skuteczności leków. Nie tylko oszukiwani są obywatele i lekarze, ale również agencje, które zatwierdzają te leki. One dostają zafałszowane wyniki, na podstawie których zatwierdzają dany lek, dlatego że firma farmaceutyczna na przykład ukryła dane dotyczące tego, że dany lek na przykład powoduje ogromną ilość na przykład zawałów serca. I taki był konkretny przypadek z lekiem przeciwko chorobom reumatycznym, przeciwzapalnym, który się nazywał Vioxx. Ten lek wprowadzono na rynku i bardzo go tak intensywnie reklamowano jako wspaniały, jako panaceum na wszystkie choroby o charakterze takim, które mają w których procesy zapalne biorą udział, przede wszystkim choroby reumatycznej i miliony ludzi na świecie brało te leki i potem dopiero po paru lekach ten lek został z wielkim hukiem wycofany, kiedy się okazało, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych co najmniej 50 tysięcy ludzi umarło w wyniku zawałów serca spowodowanych właśnie braniem tego leku. I później, kiedy rozpoczęto także firma, która produkowała ten lek, została oczywiście ukarana, zapłaciła tam, nie wiem, miliard odszkodowań, ale cóż to jest, kiedy ona zarobiła prawdopodobnie dziesiątki, jeśli nie setki miliardów, najpierw sprzedając ten lek przez 5 lat. Natomiast nikt nie poniósł odpowiedzialności prawnej bezpośrednio, nikt nie poszedł do więzienia za to, że zafałszował te wyniki, że nie ujawnił tych wyników, bo okazuje się, że dane dotyczące tego, że ten lek powoduje choroby serca i zawały serca, były dostępne tej firmie już od początku. Ale to jest tylko jeden przypadek i takich przypadków jest wiele i wiele. Ostatnio firma Glaxo została oskarżona o nielegalne, prawda, rozprowadzanie i propagowanie ich leków przeciwko chorobom, przeciwko którym nie była, dla których te leki nie były przeznaczone. Oskarżenia są w stosunku do rodziców nieszczepiących swoich dzieci, że dzieci nieszczepione są źródłem zakażeń
różnymi chorobami zakaźnymi i w związku z tym w różnych krajach wybuchają co jakiś czas epidemie, że powiedzmy kilkadziesiąt dzieci zachoruje nagle na krztusiec. A co się okazuje, że te dzieci, które najczęściej zachorowują na te choroby zakaźne, tak było ostatnio w przypadku krztuśca odnośnie epidemii, która wybuchła w stanie Wisconsin, że to właśnie, że te wszystkie osoby, które zachorowały na krztusiec, to były te, które były wcześniej zaszczepione, a więc to nie. Natomiast znacznie rzadziej ta choroba zdarzała się u osób niezaszczepionych. Prawdopodobnie dlatego, że no oczywiście nie jest ten mechanizm dokładnie poznany, ale moja interpretacja jest taka, że wiadomo z jednej strony, że szczepienia nie dają trwałej odporności, to na pewno, więc być może te osoby, które były w niemowlęctwie zaszczepione daną szczepionką, że ona już przestała być skuteczna, albo te ale równocześnie może to również znaczyć to, że te osoby mają faktycznie osłabiony układ odpornościowy i nie są w stanie zwalczać w sposób naturalny żadnej infekcji, bo fakt, że dzieci nie zaszczepione w tym samym czasie, kiedy ta epidemia rzekomo wybuchła, że one nie zachorowały, to sugeruje, że te dzieci, że ich układ odpornościowy, że one być może się zetknęły z tą chorobą, ale ich układ odpornościowy potrafił to zwalczyć. Natomiast układ odpornościowy dzieci szczepionych, intensywnie szczepionych, był bezradny. Jest na pewno wielką zagadką, skąd się nagle pojawił wirus AIDS-a. Jest to wirus, jak wiemy, który niszczy komórki układu odpornościowego. W związku z tym te osoby, które są zarażone tym wirusem, nie są w stanie walczyć z żadną chorobą zakaźną. I one najczęściej nie giną od samego tego wirusa AIDS-a, tylko od tego, że zarażają się różnymi takimi innymi jakimiś czynnikami chorobotwórczymi i umierają z powodu albo nowotworów, albo jakichś innych chorób zakaźnych. Takie osoby po prostu nie są w stanie zwalczyć żadnej infekcji. Jest taka hipoteza i właściwie no, w tej chwili ona być może nawet staje się już teorią, bo jest sporo uzasadnień, aczkolwiek ja nie znam dokładnie wszystkich tych, bezpośrednio nie poznałam tych materiałów, że ten wirus no, został wytworzony, że powstał w procesie produkcji i testowania szczepionek wyprodukowanych, szczepionek szczególnie przeciwko polio, wyprodukowanych na materiale komórkowym pochodzącym z małp, że doszło wtedy do właśnie jakichś mutacji tych wirusów i pojawiły się wirusy, które, te małpie wirusy przekształciły się w wirusy, które stanowią zagrożenie dla człowieka również. Także nie, no, podsumowując, chciałabym powiedzieć to, że po prostu mechanizmy, wszystkie biologiczne mechanizmy, które dotyczą tworzenia odporności, naprawdę są mało poznane i nie wiemy, zupełnie nie mamy pojęcia, jak te różne szczepionki wpływają na cały organizm, a i szczególnie jak ich kombinacje wpływają na organizm i jak reagują z innymi systemami i jakie są ich długotrwałe konsekwencje. Natomiast to, co obserwujemy, to obserwujemy pewne grupowe efekty zbiorowe w różnych populacjach i to, co na przykład są badania, które wykazały, no proste takie badania, które porównywało liczbę szczepień stosowanych w różnych krajach w odniesieniu do umieralności niemowląt. I co się okazuje, że jest to zależność wprost proporcjonalna, że im więcej szczepionek podaje się niemowlętom w danym kraju, tym większa najczęściej jest umieralność niemowląt w tym kraju. Więc im więcej szczepień, tym większa umieralność. Wprost proporcjonalna zależność. Widzimy również w Stanach Zjednoczonych zależność od wielu chorób, takich chronicznych, że w Stanach Zjednoczonych, gdzie najwięcej podaje się tych szczepień już nawet do 70 przed ukończeniem drugiego roku życia, jest najwięcej dzieci poważnie uszkodzonych. I to są dzieci, które 65% to są też oficjalne dane CDC. W tej chwili 65% amerykańskich dzieci ma już od pierwszych
miesięcy czy lat życia poważne choroby chroniczne i to są różne. Mogą to być, może być astma, może być padaczka, może być cukrzyca, mogą być jakieś poważne alergie, ale około 20% ma też choroby typu neurologicznego. Jest to ogromna skala uszkodzeń i coraz więcej rodziców jest absolutnie przekonanych, że jest to wynik właśnie tej ilości szczepień, którą się stosuje obecnie i tego sposobu szczepień, że podaje się już od najwcześniejszych, od pierwszych dni życia, czy nawet godzin, pierwszych godzin życia i że co właściwie co 6 tygodni bombarduje się te maleńkie organizmy, rozwijające się organizmy kilkoma szczepionkami naraz. Także no, rodzice zaobserwowali to u swoich dzieci najczęściej sami, kiedy zaobserwowali regres. Dziecko, które rozwijało się do pewnego momentu właściwie normalnie, zaobserwowali, że po podaniu jakiejś szczepionki ono zupełnie cofnęło się w rozwoju albo rozwinęło jakieś właśnie objawy, poważne objawy chorobowe, które potem stały się chroniczne i to dziecko już się zostaje najczęściej kaleką na całe życie. Niektóre daje się względnie w jaki sposób no, wyprowadzić z tych problemów, aczkolwiek większość nigdy nie wraca do pełnego zdrowia, ale powiedzmy, że około 20% daje się wyprowadzić no, do stanu względnego zdrowia. Natomiast 80% tych dzieci, które zostały uszkodzone, pozostaje takimi kalekami już do końca życia. I to jest problem potem dla tych rodziców, bo to z małych dzieci robią się dorosłe kaleki. I wyobraźmy sobie 20-letniego czy 20-paroletniego mężczyznę, który załatwia się w pieluchy, nie jest w stanie się komunikować, nie potrafi mówić. No, są to niewyobrażalne tragedie tych rodzin i tych rodziców. I nikt nie wie teraz, nie ma systemów, które by się zaopiekowały tymi ludźmi, dorosłymi ludźmi, autystycznymi czy mającymi tego typu powikłania. I rodzice, którzy no, mają nieszczęście, że mają takie dziecko, pozostawieni są najczęściej sami sobie. I dochodzi do niewyobrażalnych tragedii. Niektórzy rodzice wręcz zabijają, zanim no, zejdą sami w sposób naturalny z tego życia, zabijają siebie i swoje dzieci. Po prostu, bo nie chcą pozostawić po sobie tych kalek na nie wiadomo jakie, prawda, warunki życia i okoliczności. Także są to sytuacje, no, wydaje mi się, wcześniej niespotykane, bo jednakże we wcześniejszych wiekach dzieci, jeżeli umierały, no to umierały od chorób zakaźnych, ale jak dziś wiemy, te choroby zakaźne no, nie zostały zwalczone przez szczepionki, tylko głównie przez poprawę higieny i warunków życia. Mi się wydaje, że higieny nie zastąpi nic i powinno się wrócić do tych starych zasad higieny, które już w XIX wieku zostały opracowane. Niestety dzisiaj ich się bardzo często lekarze nie przestrzegają i uważają, że już nie muszą. A niestety bez tego no, ludzie chorują.